Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Księga Objawienia, 2, 10. Był taki człowiek, Patrick Hamilton, o którym można powiedzieć, że był wierny aż do śmierci, według tego, co o nim wiemy. Patrick Hamilton, żyjący w latach 1504-1528, był potomkiem szkockiego króla Jakuba II. Z nauką Lutra zetknął się podczas studiów w Paryżu. Badając Nowy Testament, zdobył głęboką wiedzę o Słowie Bożym, które jedynie jest prawdą, jak mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset. W 1527 roku wyjechał do Niemiec, aby pogłębić swoje poznanie. Na Uniwersytecie w Marburgu Hamilton napisał książkę, w której wskazał na różnicę między prawem Mojżesza a Ewangelią, między uczynkami a wiarą. Mówił o biblijnej prawdzie, że człowiek nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem przez dobre uczynki, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, o czym uczy nas Rzymian, 1 rozdział, 17 werset. Kilka miesięcy później Hamilton wrócił do rodzinnej Szkocji, aby umocnić wiarę swoich rodaków. Głosił Słowo Boże i doświadczył, jak wielu członków jego rodziny, niektórzy szlachcice, ale także liczni rolnicy i robotnicy, przyjęli Ewangelię łaski Bożej. Niedługo później, w wieku 24 lat, Patrick Hamilton został oskarżony o herezję za pewne stwierdzenia w swojej książce i po krótkim procesie skazany na spalenie na stosie. Data jego egzekucji to 28 lutego 1528 roku, 497 lat temu. Wykonanie wyroku zajęło 6 godzin, ponieważ drewno nie chciało się palić. W tym czasie pełnym udręk Hamilton odrzucał wszelkie próby nakłonienia go do wyparcia się nauki, którą głosił. Na koniec modlił się donośnym głosem: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Księga Objawienia 2:10.